Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Witch of the Fern Island. Słuchajcie, dowiedziałam się, że to zadanie, gdzie byliśmy w Astrze, ono miało buga. Bug już został naprawiony i wszystko teraz powinno działać, więc dzisiaj się tam wybierzemy. Ale zanim co do czego, ja jeden dzień poświęciłam i słuchajcie, udało mi się zdobyć beryl. Tak, beryl. Dobrze, więc zrobimy zaraz tą figurkę, tylko takie pytanie, czy ją się tworzy tu, czy gdzie? Tu. Dobra, mamy to. Proszę bardzo, figurka jest. Teraz możemy ją tylko zanieść. Tutaj też posprzątałam, słuchajcie, na działeczce. Jest troszkę mniej syfu, zaraz zobaczymy jak tutaj się... O, cebula już do zbioru, pięknie. Ziemniaki jeszcze trochę, pomidory tu w ogóle. Zboże jeszcze troszkę. Powiem wam, że jakoś tym razem na tej porze roku strasznie te uprawy mnie męczą. Nie wiem dlaczego. O, szparagi też pod zbiór. Później jak będę miała czas, o, kwiatek też do zbioru, to wezmę i sobie to pozbieram. Dobra, na razie lećmy do Rogosta się spotkać. Dawno się widzieliśmy. Pisaliście, że ta koło domu, koło nas tu powinna być Danika. Jak się wyrobimy czasowo, to się z nią zobaczymy. Ale czy to się uda? To też zobaczymy. Dobra, witaj Rogos, jak ja ciebie dawno nie widziałam. Dobrze. Masz coś ciekawego? Cytryn. Wiecie, że chyba cytryn mamy? Cytryn można byłoby dać. Mam jakąś maść, tylko że ona chyba jest na przeziębienie i kości. Dobra, to wiecie co, tak, bierzemy piszczel, bierzemy cytryn. I nie wiem, czy to jest przeciwbólowe. No dobra, w każdym razie to tak sobie zapiszę. Piszczel, cytryn, co było jeszcze? Przeciwbólowe, tak? Przeciwbólowe. Okej, okay. Dobra, z tobą pogadałam, to czekaj, ja sobie wrócę do domu, zobaczę, czy ja te graty mam. No trzeba się zacząć też troszkę społecznie udzielać, bo w ostatnim odcinku, że za mało się społecznie te wiedźmy udzielają, więc trzeba to nadrobić. Dobra, cytryn jak będzie, to będzie gdzieś tu. Co to jest? Siarka. Złoto. Złoto. Nie. To cytryn, jak już może być tu. Jest cytryn. Dobra, jakiś pospolity weźmiemy. Kolejne. Tylko tak, to jest kość, a to jest piszczel. Chyba miała być piszczel tak dokładnie, nie? Dobra, daj tu, podziel, weź jedną. Okej. Okay. I mamy i na przeziębienie, i przeciwbólowe, więc wszystko się zgadza. Plus jeszcze było zdjęcie dla Tuloka. Dobrze, ogarniemy wszystko. Tylko najpierw tak, lecimy. O, pani, kto tam był? Była Miruta na pewno. To chodźcie, polecimy najpierw do burmistrzyni. Niech ona sobie tam weźmie, co jej tam trzeba na to zlecenie. Ona chyba chciała piszczel. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Jest tu, gdzie była. Na te amulety to jednak troszkę czasu trzeba. Dobrze, witaj Miruta. Najpierw z tobą sobie zagadam, proszę bardzo. Czemu ty zaczęłaś nagle mówić po angielsku? Dobra, zlecenie. Co ty chciałaś? O, piszczel. Dobra, ukończ. Świetnie. Dobrze, tu poziom kolejny jest. Zobaczmy, co to jeszcze było. Aha, dla Malbi. Dobra, to Malbi zaraz dostanie, bo ona i tak na 9 dopiero idzie tutaj do roboty. Ja gdzieś tu po drodze powinnam teoretycznie spotkać, a w praktyce to się zobaczy. Tam jest jej ta. Dobra, chodźmy na razie, zrobimy to, z tą figurką. Jesteśmy. Spodziewałam się, że scenka od razu wejdzie. Całkiem fajnie ta figurka wygląda. Dobrze zrobiliśmy, skoro świece się zapaliły. Wow. Nawet nie wiedziałam, że mamy piegi na nosie. Thank you.
Okej, mikstura bluźnierstwa i uwolni chaos. Dobra, to co nam tutaj teraz wskoczyło nowego? Przyszłość w przeszłości, to nie to. O to. Długo wyczekiwanie, wybawienie. Podążaj za dźwiękiem, nie. Równa bogom też. Nie cena autorytetu? Nie, po prostu nam się chyba skończyło zadanie. Nie, mam wrażenie, że coś nowego tu gdzieś wyszło. Do Astry zaraz się udamy. Gaj mniej więcej ogarniam. Dobra, chodźmy, jest dziewiąta, to ta już powinna tam być. To oddamy jej tą miksturę. Czego jej jeszcze nie ma? O, dobra, dobra, już ją widzę. Ona dopiero lezie. Jak zawsze, pół godziny spóźniona do pracy. No, witaj. Witaj i masz to na ból pleców, proszę bardzo. Super. Dobrze, kto tu jeszcze co chciał ode mnie? To nie to. Zając, kamienie szlachetne. Frita i Tulok. No to oni prawie w tą samą mańkę, to sobie do nich polecimy. A później chciałabym... W sumie ten święty gaj można byłoby ogarnąć. Dobra, Frita w tamtą stronę, Tulok trochę w lewo. To najpierw do Tuloka. Chciałam jednak do tej Astry najpierw pójść, bo już piąte przez dziesiąte wiem, jak to ogarnąć. Tutaj z tym Tulokiem, nie Tulokiem, tylko Simiborem też znalazłam, jak ustawić mniej więcej te wszystkie. Ustawić mniej więcej wszystkie te kamienie, tak? Czekajcie, bo ja do Siemibora trafiłam, a nie do Frity. Już ich po domkach nawet poznaję. Tu jest domek Frity. Już 60 odcinków, powiecie pewnie, że najwyższa pora, nie? Dobra, masz tu. O, kamienie szlachetne. No i 3,5 tysiączka teraz jest. Dobra, kamienny ołtarz. W sumie mogłem to wszystko rozbudować, bo ja to wszystko mam. Nie, tego nie mam. Co to jest? A może i lapis mam? Ale 5000, o pani, kto to widział, takie pieniądze mieć? To co to w ogóle jest? Róża pustyni. Skąd ja mam to wytrzasnąć? Dobra, nieważne. To tak, wróćmy teraz sobie do domu. Tak patrzę, co ja sobie tu pozapisywałam i przygotowałam. Dobra, to zrobione. A, dzienniki Tuli jeszcze możemy sobie znaleźć. Ale dobra, najpierw ja bym chciała... Dajcie... A, jeszcze Tulok! Chłopiu, gdzieś ty się zgubił. Dobrze, że do Tuloka jest blisko. O, i wracając od razu sobie tutaj w ten od Astry pójdziemy. Dobrze, że Tulok się przynajmniej nie szlaja i zawsze jest na miejscu tam, gdzie powinien być. O, mówisz, masz i jest. Witaj. Dobra, tam mikstury i tak dalej. Proszę bardzo, i masz to zdjęcie, co żeś chciał. No. Dobra, chłopaki, dziewczyny, ogarnięci. Dobra, to możemy lecieć teraz do tego naszego portalu. Już go tutaj nawet ładnie widać. Jeszcze sobie zaraz zadanko ustawimy. W sumie tego Tuloka, cały guzik kasy dostałam. No ale jak już wzięłam, no to niech będzie, tak? Dobrze, to teraz my robimy, słuchajcie, zadanie. To robimy. Weź właś. Dobra, jesteśmy. A witaj. Ojoj, jaki jest koniec specjalności Borrow and... jest. Kalakalady. Dobra, czyli źle. Dobrze, teraz tak, to... Już wszystko powinno nam działać, była aktualizacja. Okej, do drugiego nas na razie prowadzi, zobaczymy dalej. Że to nie prowadzi jednym cięgiem, bo tak jak ostatnio mówiłam, mam jakieś stresy, że ja to się gdzieś zgubię mimo wszystko. Dobra, działa, super. Wiecie, jak się pogubię, w razie czego mam jeszcze mapkę. Którędy to powinno się iść. Dobra, dajcie jeszcze raz tu dół. Gdzieś tędy? Czy na górę? Na górę? Nie, czekajcie. Nie, no tam gdzieś mnie prowadzi. No serio, nie można po drodze?
Dobra, teraz mniej więcej przynajmniej widziałam, dokąd to leciało. Tak, to teraz tu. Dobra, teraz na górę. O! Jeszcze skuśki tu jakieś mamy. Dobra, kolejny. Okej, już widzę, że po schodach. I tam. Help? A, chyba na tego do góry już. Tak. Teraz do tego nas prowadzi. Dobra, wyłaź. A nie mieli gdzie tych odstraszaczy koszmarów popowieszać? To już ostatni był? Chyba nie. To był dopiero gdzieś piąty i wszystkie jest chyba 9. No, to wszystko. Wow. To nie jest Cilia? Tak. Nadszedł twój czas. Przebij się tam, gdzie ona zawiodła. Za wszelką cenę. No to teraz powinniśmy się czuć tacy ważni, nie? Bo bogowie już nam się nawet objawiają. No dobra, teraz tak, możesz tego aktywować. Okej, ten jest aktywowany, czekajcie, niech ja zejdę. I on mi pokazuje, o, w tamtę Mańkę gdzieś, dobra. Matko, i teraz mi się one tutaj nakładają? Chyba tam. Jak ja się pogubię. Teraz gdzie? To jest ten, a mój? Matko, weźmy się, cofnijmy tu kawałek. Bo stąd gdzieś leciał w tamtą stronę, nie? O, dobra, leci. Ale on chyba mnie skręca dalej na prawo. Dobra, tam do góry widzę. Widzę. Tu. Patrzcie, jest ta dziwna ściana, o której ostatnio mówiłam. Jej nie ma teraz, widzicie? No dobra, ale ściana zniknęła, ale co? To już tyle? No chyba tutaj musimy coś znaleźć. No niby aktywowaliśmy. O! Cześć, Tadziu! Widzę! Dalio! Nie zbliżaj się! Ostrożnie, nie wiesz, jaka magia tu jest. Dobrze mówi, odsuń się, paskudny kocie! Ty jesteś Dalia? Przybyłam, żeby. Rozpadają się, straszliwa moc się uwalnia, jesteśmy zgubieni. Ty, w coś ty się uciekaj stąd, nie rób tego, i tak wszystko stracone. Zostań, musisz je odebrać. Popadła w szaleństwo. Nie chciała mówić tego głośno. Iszu, wszystkie łzy, każdy fragment, jeden z nich jest tu. Iszu, jak możemy ci pomóc? Mnie pomóż sobie, ja nie istnieję. Przecież widzimy, że z nami jesteś. Zerwij więź chowańcu, a wtedy kamienie staną się zniszczalne. Jakie kamienie? Powiedz, jak cię uwolnić. Iszu wraca. Z każdym dniem pieczęć słabnie. Opiekunowie, strzeżcie tej wyspy. Trzeba zebrać wszystkie łzy i oddać opiekunom, aby je na nowo przypieczętowali. To właśnie robiłaś wtedy. Chciałaś się dostać do tej łzy. Bariera. Wielkie zaklęcia. Wyrwać duszę z ciała. To miały zrobić. Asparata założyła tutaj przekleństwo godne jej siły. Nie chciała, aby ktoś się dostał. Nie przewidziała, że nawet jej magia przegra z mocą czasu. W sumie to mówi z sensem, jakby się zastanowić. Ty jesteś tu z nami, prawda? Co się stało z twoim ciałem? Gdyby trafiło poza astral, ludzie dawno by je znaleźli. To jest moje ciało? To nie jest moje ciało? Nie wiem, co się z nim stało. Co w ogóle, czy w ogóle je jeszcze mam? Dlaczego więc dusza tutaj pozostała zamiast odejść? Bo jesteś ze mną związana, prawda?
kim ty jesteś? A, ty! Miałeś ze mną nie iść, kazałam ci zostać. Mamy tu twój stary dźwięcznik. Przynieś go tu, abym mogła w spokoju odejść. Co? Nie, dlaczego? Dlaczego rezygnujesz z życia? To, co widzisz przed oczami, to nie jest życie. To widmo, ula. Na pewno jakoś można cię uratować. Nie można, próbując czegoś takiego, sama byś skończyła tak jak ja. Pozwól mi odejść. Porozmawiaj z chowańcem na temat... starego dźwięcznika duszy Dali. Będzie czekał przy kamiennym ołtarzu. Że moim ołtarzu? Aha. Niech ci będzie. Dobra, to teraz pytanie dnia. O! Tutaj też to możemy znajdować? Fajnie. Co to jest? Jakoś tak sympatycznie dość wygląda. I to też. Pytanie dnia. Gdzie jest portal do domu? O, blisko. Nie, bo przeważnie jak te gamonie łażą, to, to gdzieś właśnie blisko jest portal. Dobra, wiecie co, ja sobie może tutaj to zaznaczę. W sumie mamy tutaj to prawie, że zaznaczone. To sobie mogę już pousuwać, bo ja się wtedy tu bawiłam ostatnio. I dobra, tepnijmy się do domu, bo skoro Tadzik ma być przy ołtarzu, to ołtarz nasz jest koło domu. To zobaczymy. Czy faktycznie Toadie tam czeka? No bo jaki inny kamienny ołtarz? Jest, Tadziu! Naprawdę zamierzasz to zrobić? A co, ma tam zostać i wisieć na wieki? Aż znajdziemy rozwiązanie. Nie ma ciała, do którego mogłaby wrócić. Wiem, ale... Ale co? Myślałem, że masz pomysł. Nie mam. To po prostu trudna decyzja, którą trzeba podjąć. Ja nie mogę, nie potrafię. Nie musisz przy tym być. Nie mogę ich z tym zostawić. Idźmy. Na pewno? Tak, przynieś mi ten dźwięcznik, ja go zaniosę razem z tobą. Przyniosę możliwie jak najszybciej. Przynieś stary dźwięcznik Dali kotu. Będzie czekał przy kamiennym ołtarzu. Że co? Co to być dźwięcznik? Czy ja takie coś gdzieś dostałam? Kurde, dzisiaj nie głaskałam. To sobie pokocham nasze kurki. Niech znoszą jajka i w ogóle. Ostatnio szklone jajko mi zniosły. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Dobra, jeszcze te drugie. A, tu ty byłeś, weź się odstaw. O tu. Dobra. Czekaj, bo ci zamknęłam drzwi, potem nie wleziesz. I jeszcze. No nie ty, tylko... O. Dobra. Tak mi się wydaje, że ja ten dźwięcznik, bo musiałam gdzieś to kiedyś chyba znaleźć. Powinnam mieć. Matko Bosko, jak ja to sprzedałam. Dobra, to sobie zostawię. Tu tego nie będzie. Tutaj mam pierdoły. Tu też są pierdoły. Dźwięcznik jak będzie, to będzie tu. Czekajcie, jakąś figurę. O, to jest jakaś też statua. Matko, nie mówcie, że ja to sprzedałam. Ja mniej więcej orientuję się chyba, jak to wygląda. Ale chyba na tym się kończy moja orientacja w terenie. Tu raczej nie. Tu są kamienie. W szafie tego na pewno nie trzymam. Opcjonalnie może być tu. Nie, tutaj nic nie ma. No nie mówcie, że ja to gdzieś przesiałam. Jak przesiałam, to skąd ja to teraz wytrzasnę? Dobra, wiecie co, ja się muszę upewnić, jak to dziadostwo wygląda. Dobrze, kochani, znalazłam. Tutaj to dziadostwo było schowane. Matko, ja już tak się martwiłam, co jeżeli ja go gdzieś posiałam, sprzedałam, czy nie wiadomo, co z nim zrobiłam. Dobra, chodźmy. O, jest Toddler. Masz. Pójdź do kaplicy waszej, porozmawiaj z Alią. Dzięki. Dawno, żem tam była. Dobra, lećmy. Lećmy, bo już 16, a może mi się uda dzisiaj w końcu spotkać z Daniką. Zobaczymy. Na razie lećmy. Uwolnijmy tą całą Dalię. Mam nadzieję na jakąś fajną nagrodę. Dobra, o, już widzę portal. Dobra, i to było tutaj gdzieś u góry, nie? Tak, jest.
Spodziewałam się, że ona jest starsza. Nie wiem dlaczego. Nadszedł czas na pożegnanie. Właśnie, taki mały istotny dzwoneczek okazał się bardzo potrzebny w tej grze. Zrób to. Odnajdź spokój. No i udało się. Fajnie. Zniszcz 5 kamieni pieczętujących, które przeniosły się z kaplicy w Aszę świata rzeczywistego. Aha, czyli tamto, co mi się tak podobało, to mam rozumieć o to, tak? To jest teraz u nas. Dobra, to chodźmy, poszukamy jeszcze tego. A naprawdę, amulet Astry to jest coś wspaniałego. Dobra, ogarnijmy to. One były gdzieś tam wyżej, nie? Halo, moglibyście to otworzyć. Wszystko jest tam. Tak naprawdę kaplica jest cały czas zamknięta. Dobra, widzę. Obróć się, obróć, obróć. Teraz tu i teraz w dół. A, widzę na starcie 4. Co z tego wypadnie? Cytryn, no, oddali nam! Drugi cytryn. Tutaj jeszcze jeden. Ja nie gardzę, słuchajcie, diamentami i wszelkiego rodzaju kamieniami, które są mi potrzebne, typu, nie wiem, opal, co tam jeszcze widziałam, że będzie mi potrzebne, lapis. I znowu, patrzcie, nam się faza księżyca nie zgadza. No, to trudno się mówi. Nie, nie otworzymy. Dobra, tutaj jest czwarte. To piąte zapewne też jest gdzieś w tej okolicy. No, ale tego cytrynu to tutaj od groma. Dobra, gdzie się piąty schował? Tu. W końcu ta lokacja do czegoś się przydała. O! Mamy piątą łzę, patrzcie. Dobrze, że ja amulet z sobą noszę. Przybyła do mnie żonna wiedzy kształtująca, a ja wiele ją nauczyłem. Wróciła do mnie wściekła, ciskająca przedmiotami o ściany mojej świątyni. Jak u innych wiara i uwielbienie wzrastały, tak od niej biła moc, nienawiść. Gdy wyszedłem jej na spotkanie, użyła wobec mnie moich własnych nauk oraz innych mocy, których nie znałem. Poczułem ból. Okej, dobra, czyli mamy, słuchajcie, piątą łzę, została nam jeszcze jedna. Ogarnijmy, słuchajcie, jak te zadania teraz wyglądają. Równa bogom. Tak, mamy 5 na 6, super. Teraz tu zagadka Gaju oraz przyszłość w przeszłości. Tak patrzę. Dobra, może spróbujmy tą cenę autorytetów. No ja nie wiem, czy mi się uda do tego Gaju. Zaraz zobaczymy. Znaczy, do Gaju mi się uda, tylko jeszcze kwestia tych całych kolorów, które trzeba. Które jest? Ej, czekajcie, jest 18. Ja tutaj będę czekała na tą całą Danikę. Ona ma się gdzieś w tej okolicy u nas pojawić. O, grzyby sobie pozbieram przez ten czas. Patrzcie, jak obrudziło. Właśnie, grzyby na kłodzie nawet sobie. No dobra, już. Już, sio. Ja wiem, że jest miodobranie teraz. To dawaj.
Dobra, jest 19. Ja tutaj się grzybów nazbierałam. Chodźmy tu na pomost koło nas. O, wieczarki są. Czekajcie, ja się przebiegnę w koło domu. Będę się tutaj rozglądała, czy tej Daniki gdzieś nie ma. Jest 19.15. Teoretycznie 19.30 ona powinna być, nie? To bądźmy kawałek tam od domu. 19.25. No dobra, jest 19.30. No ale co, ona miałaby być tu na pomoście, czy jak? No między 19 a 20 koło naszego domu. Czekajcie, patrzę tam na górze, czy gdzieś jej nie widać. Albo ja jestem ślepa i parchata na jedno oko, albo nie wiem. Mówi się trudno, wiecie? Dobra, idę sobie posprzątam w takim razie, bo tu grzybów nazbierałam, miodów nazbierałam. Zawsze do czegoś to się może przydać. Ile ja tych nazbierałam tutaj, patrzcie. O, jeszcze jeden cytryn. Amulet Astry na razie z sobą zostawię. Nie wiem, czy nie będzie mi jeszcze potrzebne. A to ja miałam, myślałam, że to coś nowego. Dobra, to też tu. Wiecie co, ja sobie teraz jeszcze, bo już jest noc, już się nie opłaca, słuchajcie, cebula do zbioru. To nie opłaca mi się już dzisiaj iść do tego całego gaju, to ja sobie tylko tutaj moje uprawy pozbieram, co mogę zebrać i w kolejnym odcinku sobie tam pójdziemy. Wow, ja nie miałam tyle cebuli, to ja mam w ogóle cebulę zrobioną zdjęcie? A, nie miałam, widzicie, i zupa cebulowa dzięki temu wyskoczyła. Jak to ja już nie mam siły? Ledwo co człowiek zaczął zbierać, już taki osłabiony, ja wam mówię. Kiedyś jak się zbierało, to chyba nie leciało. Nie leciał czas. Dobra, tu pomidory, ogórki, arbuzy, nie, zboże, nie, bakłażany, nie. Matko, co można dzisiaj jeszcze zebrać? Kwiatka mieliśmy zbierać, szparagi chyba są git, tak. A szparagi miały zdjęcie robione? Nie miały. Widzicie, pamiętajcie robić warzywom zdjęcia. No, teraz się śmieją, że obecnie to jest moda, że jak o, robisz sobie jeść, to sobie zdjęcie talerza robisz. A widzicie, poznajecie wtedy bardziej produkt. O, proszę bardzo, jak ładnie. Dobra, i tutaj jakieś kwiatki mamy do zebrania, te onentki. O, też nie miały zdjęcia. To jeszcze nie. To jeszcze tylko po kwiatuszku i możemy iść spać. Dobra, to w kolejnym odcinku ja będę próbowała zebrać albo te notatki, albo pójdziemy do Świętego Dębu. Zobaczymy, które nam bardziej zadanko podejdzie. No cieszę się, że udało się tutaj Dalię uwolnić. Nie wiem, co z tą całą Daniką. Ona nas chyba nie lubi po prostu. I tyle. Dobra, tutaj sobie... Aha, nie mamy siły, to nie sprzątamy. Trudno się mówi. Nie, może ja jakieś zaproszenie muszę wysłać, czy o kiego chodzi? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, a co, tu szparagi się tu jeszcze zmieszczą? Dobra, wy się akurat już nie zmieścicie, ale wy na pewno. Dobra, te kwiatki sobie wsadzimy tu. Też jakieś niuśkie nieśmigane. O, proszę bardzo. I wszystko. I można iść spać. No i co, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.